Z Ewangelii według świętego Jana. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ten dialog pamiętamy z Ogrodu Oliwnego, kiedy kohorta żydowska przyszła, ażeby pojmać Jezusa. Szukali żywego, ażeby go uśmiercić. Dziś Maria Magdalena przychodzi do grobu i słyszy to samo pytanie. Kogo szukasz? Ona przychodzi, bo szuka zmarłego i odnajduje żywego. Cała scena przypomina wydarzenia z raju. Tam także był ogród, tam także była niewiasta i tam także nastąpiła tragiczna pomyłka. Tym razem jednak ta pomyłka niesie za sobą zbawienne skutki. Tam w ogrodzie Eden ludzie mieli nazywać rzeczy, nadawać im imiona. Tymczasem w tym ogrodzie, w którym pochowano Jezusa, to właśnie On sam przychodzi do niewiasty i mówi do niej Mario. Wypowiada jej imię, tak jakby chciał, ażeby raj dokonał się na nowo. Tak jakby zdecydował, że to, co w raju tragicznie się zakończyło, to samo wraz z jego powrotem do życia w sposób dramatyczny i wyjątkowo piękny się na nowo zaczęło. Odkąd wypowiedział to imię, zrozumiała, że żyje. I choć jeszcze przed chwilą uważała, że to ogrodnik, a myśl o ogrodniku zawsze powoduje, że wspominamy te wszystkie chwile, gdy Jezus pielęgnował ogrody naszych serc. Tak jak jeszcze chwilę temu myślała, że to ogrodnik, tak teraz pewna jest, że spotkała tego, którego z całego serca kocha. Nowy raj dokonał się w tym ogrodzie. I ten nowy raj otworzył się dla każdego z nas. Na tym przecież polega cud zmartwychwstania, rezurekcja naszych serc. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Was, spotkajmy się koniecznie jutro.